大高は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。奴らを集落から離し、陸で戦おう。幾人か先に行かせた。猛虎をキダフレに釣り出してくれる。父は民をなで切りにしておったのに、己はただ見ているだけであったな。父を殺した者と共に戦う。Patrzcie, jaka elegancka jest ta szarża. No chodź tu. お前は死ぬのが主情のためだ。ジン。Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 89. odcinek naszej wspólnej przygody z grą Ghost of Tsushima, którą przechodzę oczywiście na 100% i znajdujemy się w dodatku Wyspa Iki. I już ten dodatek sobie niedługo skończymy, ale zanim to nastąpi, jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia tutaj na wyspie i tym się właśnie chcę zająć. Na pierwszy ogień pójdą oczywiście wszelkie elementy kosmetyczne. Tutaj w wietrze próżności jesteśmy w stanie za jego pomocą coś zdobyć, bo elementów kosmetycznych mamy stosunkowo niewiele. O właśnie, brakuje nam aż 13 rzeczy różnych i 2 filarów honoru, więc to są te rzeczy wprowadzone w dodatku. Dlatego to właśnie tym chcę się zająć. W poprzednim odcinku stoczyliśmy bitwę tutaj w wiosce, odparliśmy atak Orlicy, właściwie to my atakowaliśmy żołnierzy Orlicy, no i okazało się, że Tenzo zabił ojca Gina dawno, dawno temu i wykorzystamy podstęp, którym wtedy posłużyli się łupieżcy, żeby pokonać Orlicę, tak samo jak oni pokonali wtedy Kazumasę Sakaya. Także historia zatacza pełne koło, krąg życia trwa. Pytanie, czy Kazumasa byłby z Gina dumny? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że niezbyt. Ale nie o to chodzi. Dobra, jesteśmy w Yahacie. Wydaje mi się, że rynsztunek kosmetyczny, jeśli jakiś jest, to jest tutaj. Po drugiej stronie tego wodospadu. Przeskoczymy sobie na drugą stronę i zobaczymy. Coś faktycznie tutaj jest. Oj, niepotrzebnie spadłem. Uczta. Kame to onaji. Yoroi to iedo. Kokoro no uchi made wa mamoremasen. Owari wa nai no ka? Dziękuję pani Orlico za te słowa otuchy. Okej, gdzie jest ten rynsztunek? Bardzo bym się chciał dowiedzieć. Przeciśnij się, okej. Okay. O! Jakaś jaskinia. Chciałbym bardzo wiedzieć, co tu jest napisane, ale niestety się nie dowiem. Maska demonicznego łucznika, pozostawiona przez obłąkanego, żądnego krwimistrza łucznictwa, który miał obsesję na punkcie legendarnego łucznika Uchitsunego. Wow, wygląda to strasznie. Nie będę się w to zagłębiał. Nie będę tego nosił. Okej, okay, jeszcze parę rzeczy z wiatru próżności możemy zdobyć. Bardzo bym chciał to zdobyć. Pytanie, gdzie jest? Gdzie mnie prowadzi wiatr próżności? Chyba do fortu. Więc możemy się udać do fortu, teoretycznie, i zobaczyć, w którą to stronę. Tu blisko, więc tak, to mnie prowadziło tu do fortu. Pytanie teraz tam. Obiecuję wam, że nie potrwa to długo i nie będę w nieskończoność tego ciągnął. Tego znajdowania znajdziek. O, bomba prochowa. Dobrze wiedzieć. No tak, bo to ja teraz mogę zbierać wszystko, co chcę i jeszcze więcej. A teraz w tę stronę mnie to prowadzi, czyli
Zbierzmy tutaj. Dzwonek wietrzny. I wybraniec orlicy. Zbroja noszona przez tych, których orlica postanowiła wysłać w trudną podróż duchową, by stali się jej szamanami albo stracili duszę w dolnym świecie. Ubranie Ronina jest... Tylko on na boso tu chodzi, to bez sensu jest. Tu nie chodzi na boso, nie? To nie na tym polega. To jest po prostu taka piżamka. Ale okej, mamy rynsztunek faktycznie znaleziony. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj blisko w forcie jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy sobie zebrać. No to ją zbierzmy. Tylko chyba musimy się wspiąć troszeczkę wyżej. Więc mijamy te klatki, które żeśmy wyzwalali, otwierali, znaczy wyzwalaliśmy ludzi z klatek. Ale to 2 odcinki temu już. Właśnie ostatnio bardzo skoncentrowałem się na fabule i teraz to jest taki odcinek, w którym naprawiam moje grzechy i fabuły będzie tutaj mało. Tam jakaś kobieta rozpacza. Okej, Jin się trochę zmęczył nawet, bym powiedział. Tam mamy kwiatki. Czy to mnie po prostu ciągnie znowu na tę górę? Bo jest też taka możliwość, że mnie tak twórcy chcą zmusić, żebym się tam wspiął jeszcze raz, bo coś pominąłem. Tu jakieś uroczystości pogrzebowe masz, kolego, to ja się tutaj w to nie mieszam. A tu wskoczyć i tak nie mogę. Zapomniałem, że to nie jest Assassin's Creed. Mimo, że jest to lepszy Assassin niż Assassin. Chodźmy sobie troszeczkę szybciej jednak, bo... To nie ma co. Kunai. Kurczę, to jest faktycznie na górze. To mnie prowadzi na szczyt góry Takenotsuji. Trochę mi się to nie podoba. Czy jest jakaś droga na tę górę z tej strony? To jest też dobre pytanie. Bo ja nie mam ochoty odkrywać tej góry jeszcze raz. Dobra, tędy nie ma co. O, ludzie. No to chyba nie ma wyboru i muszę wejść na górę od tej strony, od obozu Minato. Przy okazji teraz wiatr wieje w zupełnie inną stronę, ale to nie szkodzi. Ja chcę wejść na górę Takenotsuji. Ja tu na tę górę wejdę, tylko... Tylko znowu... O, wiatr próżności się chyba zmienia teraz. Tak jest, teraz faktycznie prowadzi mnie na górę Takenotsuji. No dobra. Nie pamiętam, którędy tutaj się wchodziło. Ja już tu byłem i oczywiście pominąłem... coś ważnego. Dobra, tu jest miejsce, gdzie możemy się wspiąć. Z tego się trzymajmy. No i zaraz zobaczymy. Czy przede wszystkim warto? Niespecjalnie, bo ja nie zbieram tych elementów kosmetycznych. W sensie zbieram, ale nie używam. Ale no... Będą mi w statystykach zawadzać, to już niech będzie, nie? Zobaczmy, czy wspinam się. To jest bardziej po prawej stronie Gina teraz. O, właśnie. Okej, i to chyba w tę stronę jest. Tak, wiatr leci ewidentnie w prawo. No ale to chyba i tak jest nasza droga. Już kurczę nie pamiętam, jak to tam... Czy ja się z tej samej strony wspinałem wtedy? Jest to możliwe. Ale może jest tu jakiś w ogóle filar honoru czy coś? To by było spoko. No dobra, wspinamy się. Okej. Okay. No i teraz pytanie. Czy coś jednak wyżej, czy... Chyba wyżej jednak.
Patrzę, próbuję, szukam wzrokiem wiatru i nie wychodzi mi to. Jest tak dosyć burzowo i pochmurnie i nieprzyjemnie. O! No dobra, no ja wiem, ja znam to miejsce. Rozumiem, że rynsztunek jest tutaj. Ale kurczę... Naprawdę nie przypominam sobie. No tak, no ewidentnie jest tutaj. Ja chyba od drugiej strony wszedłem poprzednim razem na tę górę. Tak coś kojarzę, ale... Czy ja muszę drugi raz zagrać? I tutaj jest, widzicie? Tam, gdzie piorun uderzył, tam jest rynsztunek właśnie, w sensie element rynsztunku teraz do zebrania. Teraz mogę to zebrać, okej. No to ma to sens to, że zagrałem. Nagle teraz ma sens. Hełm łupieżcy, tak jak starożytni wojownicy, którzy wcześniej nosili te hełmy łupieżcy, walczą za swoją wyspę. Faktycznie bardzo starożytny hełm. Nie będę go nosił. No i dobra, tutaj w dalszym ciągu coś mamy blisko. Więc w stronę drabiny Tsatsu mam iść. Ile mam elementów rynsztunku teraz? No słuchajcie, jeszcze ze dwa i myślę, że możemy sobie odpuścić. Czy to jest tam w dole? Chyba tak, nie? Ewidentnie w dole. Którędy mam zejść? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Spróbujemy zeskoczyć tutaj do wody. Ło! To było brutalne. Myślałem, że już po mnie. Okej, i spróbujemy zeskoczyć jeszcze raz. To raczej nie będzie tutaj. Chociaż nie wiem, dobra, spróbujemy zejść po bożemu, że tak to ujmę. O, z tej perspektywy, z tej strony, kwiatki pozbierajmy. Tu jest miejsce, gdzie mogę się ukłonić. Też to jest ciekawe. Nie widziałem jeszcze tutaj w dodatku takiego miejsca, żeby tu się coś działo, a tu... Proszę. Myślałem, że to jest bardziej domena wyspy Tsushima, a okazuje się, że na Iki też takie miejsca są, jak najbardziej, jeszcze jak. Odkrywanie tej wyspy to jest czysta przyjemność. Skondensowana po prostu do niesamowitych rozmiarów. Jestem zachwycony. Okej, wydaje mi się, że dalej mnie to prowadzi gdzieś. Ja teraz pozwolę sobie poszukać troszeczkę kamerką, gdzie tu dojść. Aczkolwiek chyba muszę tu zeskoczyć. Też mogę to zrobić drabinką, ale po co? Myślałem, że tu jest jakaś jaskinia przez chwilę. Takie miałem wrażenie. No i dalej mam zeskoczyć, okej. To zeskakuje. I tu jest kolejne miejsce, gdzie mogę się ukłonić. O! I nawet coś się pojawiło. Niesamowicie rozwiązane, w sensie tak inteligentnie. Z tym zagraniem na górze to też. Falujący dźwięk zostawia ślad na długo po zakończeniu podróży. Brzydkie za. Nie ten. Nie fajne w ogóle. Uff. O co chodzi? Dobra. Tutaj przy tym stojaku bambusowym, przy drabinie Tsatsu, powinno coś być. I jest nawet niedaleko. A tutaj jest w ogóle bardzo, bardzo niedaleko misja główna, która nam skończy grę prawdopodobnie.
Ale mówię, nie w tym odcinku. W tym odcinku tego nie robimy. Jesteśmy przy tym targu, który wyzwalałem na samym początku tak naprawdę przygody. O nie! Co tu się stało? Kotka zabili, no nie! A, to była retrospekcja z misji pobocznej w ogóle na Tsushimie. Pamiętam to z tą obroną lisów. Trzeba było trochę się nawet zemścić na tych lisach, znaczy na tych, nie na lisach, ale właśnie na zabójcach lisów. No, to tak, to fajna misja była, pamiętam. O, i tu coś jest. I ciągniemy. Jest niesamowite, ilu się rzeczy nie zauważało do tej pory. Jak jednak pobieżnie odkrywałem tę wyspę. No i faktycznie jest coś, zbieramy. Przyczajony tygrys, zaciekły w walce, cierpliwy poza nią. Jest jakiś ukryty smok? Mogę być na chwilę tym tygrysem. Słabo to wygląda, ale niech będzie. Dobra, i faktycznie kolejny rynsztunek kosmetyczny jest w stronę tej misji głównej. Więc na razie sobie go odpuścimy. I zajmę się tym, czym chciałem się zająć tak naprawdę w tym odcinku. Tu mam złoto. Ale są wyzwania łucznicze, w których złota wcale nie mam. I właśnie to chcę sobie zobaczyć. Tylko problem jest taki, że teraz szukam tych wyzwań łuczniczych i niespecjalnie je znajduję. Ale tutaj na polu bitwy pod Kidafurę jest coś. Założymy sobie zbroję pana Tadayoriego. Ja w ogóle już jak poza nagraniem założyłem ubranie wędrowca i zmieniłem skórkę na tę fajniejszą jednak, wieczny pionier. Założymy zbroję Tadayoriego, ale zostawię sobie tą Aloy. Tak mi się jakoś podoba. Znak łowcy też sobie założymy. A maska to chyba... Maski chyba nie mam. Związanej z... Z Aloy. Kompletnie nie mam. To nawet nieźle wygląda. Patrzcie, widzicie? Oblicze Gosaku w tej perspektywie. Tak szukam czegoś, co by pasowało mi do tego outfitu. Ale widzicie, nie specjalnie. Maska demonicznego łucznika, to jest w ogóle fatalne. No ta dzika furia nawet jest niezła. Taka czerwona pasuje mi do tego wszystkiego, okej. W takim razie chcę wziąć udział w wyzwaniu. Najpierw się skupimy na tych, o. Dobrze. Byłem bardzo blisko porażki, ale się udało. I talizman koncentracji jest ulepszony i każde kolejne wyzwanie powinno iść coraz lepiej. Więc super, że się udało. Wiatr próżności prowadzi mnie teraz znowu w tę stronę. Ale nie aż tak nachalnie w stronę tej misji. Dlatego pójdziemy sobie teraz na kolejne wyzwanie łucznicze. Tutaj, na Saruiwie. Piękny zachód słońca. Okej, okay, które jest najdalej? Tam. Nie falstart, jaki falstart? Przepraszam. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Dobra. Faktycznie. Jeszcze raz. Okej. Okay. O, tutaj troszeczkę skrzeniłem sprawę. Może mi się to odbić czkawką zaraz.
Tu trzeba być, słuchajcie, taktykiem. Ale teraz poszło mi jeszcze lepiej, no bo dlatego, że ten talizman jest coraz lepszy. Tak mi się wydaje, że to dlatego. Talizman koncentracji jest coraz bardziej ulepszony i w związku z tym już nawet jest miejsce na jakieś drobne błędy dzięki temu. I tu jest rynsztunek kosmetyczny też, ale mnie chyba prowadzi bardziej na Wyspę Saru. Zresztą tutaj gdzieś jest to ostatnie wyzwanie łucznicze, które bym chciał skończyć. Dobra, na razie mamy 3 wyzwania łucznicze ukończone. Tak, w sensie na maksa, no to o to chodzi. Tu mamy 4. Więc szybka podróż. Dzień dobry. Tutaj blisko jest ten element kosmetyczny, więc tym się też zajmiemy. Dobra, na górze wodospadu. Tam trzeba celować. Okej. Okej, wyceluję. Dobrze. Tu mi trochę wolniej poszło na koniec, ale 7 sekund lub mniej, no kurczę, 5 sekund się uwinąłem, więc naprawdę nieźle. Okej, no i faktycznie jest tutaj gdzieś ten element rynsztunku. Nie wiem, czy nie na tej górze przypadkiem. A tu jest w ogóle znak zapytania. To dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. Mogę się tu wspiąć, czy nie bardzo? Widzę, że jest droga, ale ona chyba jest tylko do spadania. Więc trzeba okrążyć tutaj tę górkę. Właśnie, widzicie, cały czas coś odkrywamy. Mogłoby się wydawać, że to już koniec, a jednak nie. Więc wspinamy się tutaj. No, naprawdę? Halo? Ale dobra, bo tu jest występ skalny, okej. Też ciemno było, to tak nie widać do końca. No i zobaczmy, bo tu pewnie jest filar honoru, tak jest. Jest ciekawe. No i gdzie ten filar? Ja go nie widzę. Ej, poważnie go nie widzę. A, tu. Dobra, przepraszam. Kamieniarz. Skromna, lecz o wiele potężniejsza od księcia. Barwienie. Miecza. Okej. Dobra, wiatr próżności następny prowadzi mnie gdzieś tutaj. Ale ja nie idę tutaj, tylko ja idę sobie tutaj. Tu mamy kolejne wyzwanie łucznicze. I mnie to wyzwanie łucznicze bardzo, ale to bardzo interesuje. O, i to jest w ogóle też kolejny wiatr próżności mnie prowadzi tutaj, więc o, w ogóle nie przygotowałem się, nie pomyślałem o tym. Nie trafiłem. Spudłowałem. Jeszcze raz. Kurde! Zabrakło mi 0,4 sekundy. To przez to pudło. Jeszcze raz. Nie można spudłować. Widzicie, to jest niewybaczalny błąd. Jeszcze raz. Okej. Teraz mi się uda. Trzeba celować dokładnie. Okej. Teraz mi się uda. No, już na spokojnie, już podszedłem do tematu. No, udało się. Talizman koncentracji ulepszony. Mamy kolejne złoto. I kolejny wiatr próżności sobie zaraz odhaczymy, w sensie kolejny element zbroi. On mnie tu prowadzi jeszcze dalej. Dobra, to koniu, chodź ze mną. I pojedziemy sobie w tym kierunku, gdzie mnie ten wiatr faktycznie prowadzi. Przez chmurny las do tej świątyni. Tej naszej ulubionej. Ale to nie jest w tej świątyni, to jest gdzieś blisko świątyni, ale jednak nie w niej. Ale no tu mnie ewidentnie prowadzi.
Zaraz zresztą zobaczymy. Przecież nic się nie stanie, jak do tej świątyni wejdę. Ale to jest gdzieś tu. Tu blisko, ale jednak nie tu. Tu mnie gdzieś złoty ptak chyba chce zaprowadzić. Czy to jest... Mamy... A nie, to świetlik to nie. To bo to ja nie mam tej zbroi nawet. Zaraz zobaczymy. No faktycznie, tu mnie złoty ptak zaprowadził, ale... Mnie prowadzi bardziej w tę stronę, zacznijmy od tego. Może to jest tu na szczycie? Wiecie, o co chodzi? Tak, no przecież widzę, ja się tu nie wspinałem. To taka dosyć oczywista, takie dosyć oczywiste miejsce. Na tych dachach. No. Weź, Jin, mnie nie załamuj, wspinaj się jak człowiek. Opaska kolejna. Lot smoka niczym ważka, tak samo silny i giętki. Fajny ten lot smoka akurat jest, fajnie wygląda. Okej, okay, czy coś jeszcze? Tak. Jest coś jeszcze, ale tu mam kolejne wyzwanie łucznicze. I sobie to wyzwanie skończymy. Poproszę. O kurde, trudne to jest, ja wiem. O nie, nie trafiłem. Nie trafię. Kurde! 3 sekundy w ogóle. Niesamowite. Dobra, muszę się skupić na tych kilku najdalszych po prostu, jak używam tego skupienia. To zdanie miało super sens. Nie trafiłem, naprawdę. Już teraz nie trafiam z nerwów. No nic, dobrnijmy do końca tego teatru absurdu. No ale przynajmniej srebro by było. Ech, jeszcze raz, jeszcze raz. Jestem nieusatysfakcjonowany. Jeszcze raz. I okej, kurde, falstart. Poproszę jeszcze raz. Ale przynajmniej trafiłem. Okej. Kurde, patrzyłem, czy trafiłem i zmarnowałem czas przez to. Okej. Dobra, pewnie, wracajcie do domu. Okej. Wow, ile jeszcze tych wyzwań mam do ukończenia łuczniczych? Tu byłem. Szukam jeszcze. Tu od na początku zdobyłem. To było moje pierwsze wyzwanie łucznicze, gdzie wszystko skończyłem. Okej. W takim razie chodźmy tutaj, na wierch Saruiva. Tu wiatr próżności gdzieś prowadzi. Na tę wyspę Saru prowadzi. To w ogóle możemy się tam wybrać faktycznie, bo... Tam jest ostatnie wyzwanie łucznicze. Ja jestem bardzo ciekawy tej wyspy i wszystkiego. No i przy okazji ten rynsztunek sobie też zdobędziemy. Okej, mamy tę wyspę. Czy na nią się można jakoś dostać metodą, że tak powiem, konwencjonalną? Z jakiś brud? Czy trzeba przepłynąć? A co tu się dzieje, przepraszam? A co tu jest? To są Mongołowie. Och, Holender. Możesz ty, co tu się dzieje? To jest jakiś obóz?
No to wygląda jak obóz, ale to nie jest obóz tak w tym znaczeniu ogólnym, co zawsze. No kurde, miałeś przewrót zrobić, idioto. Bez sensu to jest. Nie. A? Boicie się? A? I co? Nagle problem? Idealnie. Perfekcyjnie. O kurde, widzi mnie z tamtej strony. O! Pięknie. Teraz postawa ducha. Nie wyjdziecie stąd żywi. No i gdzie reszta? O matko, następni. Dowódca jakiś nawet się trafił. Dobra. Co to jest za miejsce w ogóle? Będziesz uciekał? No błagam cię, chłopie. No chyba niespecjalnie. Aha, faktycznie. Dobra. Dobra, faktycznie, co to za miejsce jest? W sensie... Dlaczego... Tutaj był w ogóle jakikolwiek obóz. No ale dobra, płyniemy. Trochę pod prąd w ogóle, ale... Mam nadzieję, że dopłynę. Czemu tego nie było na mapie oznaczonego jako obóz? Życie byłoby... lepsze. No i faktycznie, mamy wyspę. Mamy w ogóle biały dym unoszący się tutaj. Z ogniska wprawdzie, ale jednak. Czyżbyśmy musieli kogoś tutaj... Co tu się dzieje? Jest znak zapytania, jest filar honoru na bank. Ale jest też ktoś tutaj. Tu jest kolejny znak zapytania. To jest niesamowite, co tu się właściwie dzieje. Stojak bambusowy wyspy Saro, ostatni. Sumane, yube hidoku samukute, dakara take o moyashimatta. Anzuru na, dan o toreta no da na. Take o motteru nara, dai ni sonaete kurete kamawane. O proszę, to mogę, pewnie, że mogę uzupełnić stojak do ćwiczeń. Uzupełnij 5 bambusów, okej. Okay. Przecinamy bambus, robimy to wyzwanie. Kurde, to wystarczy tylko okrążyć przecież wszystkie klawisze. Na bank tak będzie. O matko, to jest strasznie trudne, paradoksalnie. A w sumie nie. Mam się zatrzymać na kwadraciku. I zrobić L1 jeszcze. Okej, okay, no nawet poszło. Super. Wow. Przeciąłem wszystkie stojaki na iki. W związku z tym... Dobra. Orlica, twoje dni są policzone, moja kochana. Więc ty się lepiej tak nie udzielaj. Ja tu jeszcze zbieram wszystkie strzałki. O, kotek, przynajmniej jakiś żyjący. Filar honoru następny. Mogę nawet zagrać na flecie tutaj. Minigierka z... myślałem, że już tego nie będzie.
かたじけない。お前に代わって役に立てよう。I mamy nowy zestaw do ozdabiania miecza, kieł Nekomy. Każdego, kto zbudzi Nekomę, czeka spotkanie z jej kłem. Podoba mi się. Bardzo fajne malowanie. Bardzo mi się to podoba. Okej, ale mnie interesuje też, czy jest tutaj na tej wyspie wyzwanie łucznicze, bo wiatr koncentracji wskazywał, że tak. Czy to równie dobrze może być tutaj? No dobra, to gdzie mnie prowadzi ten wiatr? Wiatr koncentracji mnie prowadzi w tę stronę. I w tę stronę. W tę stronę bardziej. Nie! To się ze mną tak bawi. W różne strony mnie to prowadzi. To pytanie jest moje takie... Poważnie, gdzie jest ten... Gdzie to jest? Gdzie jest ostatnie wyzwanie łucznicze? Czy przynoszę ofiarę dla zmarłych? Pewnie, że przynoszę. Tu macie łuki, więc... Kono koromuka. Tada yoriko no mono da. Ikayou na wake de sonna mono o kitaru. Koko wa ano oni no keshin no yumitori ni korosareta mono ga nemuru basho da. Oni da to? Chigau. Tada yoriko wa Azamura o omomori nasareta. Kaizoku kara. Negoto wa nete kara iyagare. Tada yoriko wa tami o sukutta made. Nadakaki yumitori. Tsushima no yushi da. そう信じてるから、そんな薄汚い衣を悠然と着てるんだろう。長尾の魂と弓の腕が己に宿っていると言いたいのか。いや、物を言うのはこの弓だ。ではその弓で示してみろ。よし、受けて立とう。こうしよう、長尾忠頼。鬼は誰よりも早く矢を射るという噂だ。石碑の周りに灯籠が見えるか。一つ残らず射抜いてみせろ。Okej, okay, ostatnie wyzwanie łucznicze w takim razie odblokowane. Ile tych lampionów jest? Nie trafiłem. Dobra, nieważne. Ale na brąz mi się uda. I zaraz zdobędziemy złoto i tak. I ukończyłem wszystkie wyzwania i Duma Ishikawy jest... też zdobyta. Trofeum w sensie. Nagao no bore ga... Onore ni... Yadotteru no ka? Tenomu, ore o iru na! Kono ya wa Mouko o iru tame nokoshite oku. Da ga Tadayoriko o futatabi anadoru no naraba... Sono toki wa... Aa, nido to shinai! Kore o yaru! Dakara, korosanai de kure! Okej, okay, talizman przerażającej celności. Zabicie przeciwnika strzałem w głowę daje szansę na przerażenie pobliskiego wroga. Podoba mi się to. I wydaje mi się, że... Kurczę, w ogóle brakuje mi dwóch ulepszeń tego talizmanu koncentracji. Czyli jeszcze jest gdzieś wyzwanie, którego nie zrobiłem. Zwykła uprzejmość? Skończyłem to? To był niespisany quest? Kurde, muszę się ogarnąć z tym strzelaniem w to. Mam chyba identyczny czas w ogóle jak za pierwszą próbą. Już mniej więcej wiem, w które miejsce. Muszę zobaczyć zaraz, czy skończyłem zwykłą uprzejmość, bo jeśli tak, to... To super. Nie trafiłem, kurde, w tamto. Znowu skrzaniłem to po całości, naprawdę. Fatalne to było z mojej strony. W ogóle, że nie użyłem tego spowolnienia od razu. Fatalne to było. Naprawdę fatalne. Jeszcze raz. No.
5 sekund, super. Nieco ponad 5 sekund, czyli jeszcze jest jedno wyzwanie łucznicze, które muszę ukończyć. To jest bardziej zbroja Aloy niż Tada Yoriego, ale okej. I gdzie to wyzwanie może być? Moment, bo pewnie gdzieś to jest bardzo ukryte, wiecie. W jakimś takim bardzo widocznym miejscu. Tylko ja oczywiście nie jestem w stanie nie wiedzieć czemu tego znaleźć. Ukończyłem wszystkie. W sensie wszystkie ukończyłem przynajmniej raz. No to teraz pytanie, jak ulepszyć ten talizman koncentracji po raz ostatni? Co nie? Tu nie ma jakiegoś wyzwania? Tu byłem. To jest niesamowite. I słuchajcie, to jest w ogóle śmieszne, że wszystkie wyzwania znaleziono. To mi je pokażcie. Czemu ja nie mogę w ogóle zerknąć, na przykład przefiltrować tego tak, żeby mi pokazywało tylko wyzwania łucznicze? Wiecie, o co chodzi? To by miało sens. No, znalazłem wyzwanie łucznicze, którego nie ukończyłem. Okej. Już się miałem poddawać, już miałem kończyć odcinek. Nie! Jeszcze raz. Kurde! Spóźniłem się centralnie z wystrzałem. Jeszcze raz. Sfrustrowałem się troszeczkę. Przepraszam. Jeszcze raz. Wyzwanie łucznicze. Proszę bardzo. Kurde, no jak tak będę się zatrzymywał, to do niczego nie dojdę. Kurde, tam nie trafiłem. No, teraz to już w ogóle. Fatalnie. Gorzej poszło. Jeszcze raz, bo się wkurzam. Trudne to jest. Ale dam radę. Dam radę. Pewnie, że dam radę. Ten talizman koncentracji to niezły jest. Ale tak jakbym chciał mieć bardziej builda pod łucznika. Dam radę! Kurde! Naprawdę? Zabrakło mi 200 sekundy? Fatalne jest to wyzwanie. Jest okropne. Najtrudniejsze. Okej, okay, teraz się uda. Tak. I tak. I tak. Dobrze. Ukończyłem wszystkie na złoto. Wow, ile w ogóle trofeów zdobyłem w tym odcinku. To jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczmy sobie te misje nasze, bo faktycznie chyba ukończyłem zwykłą uprzejmość. 5 na 5. Okej. Okay. Odkryj i ukończ wszystkie niespisane opowieści na wyspie Iki. Jeśli chodzi o kolekcję, o aktywności, to już mam wszystko. Za pomocną dłonią w sumie, to jeszcze muszę to ogarnąć. I zapiski z Iki też, ale to ostatnia będzie zapiska w tym. W fabule. A mnie zastanawia jeszcze tylko ten wiatr faktycznie próżności. No tu gdzieś niedaleko jest. To mnie też zastanawia. Możemy sobie tym pozytywnym akcentem zakończyć odcinek, że zdobędziemy ten ostatni element w tym odcinku. A później będziemy się zastanawiać co i jak dalej. W kolejnych odcinkach. W odcinku 90 w ogóle będzie niespodzianka. Ja już od razu was uprzedzam. To będzie odcinek specjalny. Z racji tego, że jest okrągły, to będzie specjalny.
zajmiemy się zupełnie czymś innym. Tak dla odmiany. No tutaj kolega próbował zebrać. Okej, okay, pieszczoty płatków. Wiatry w trakcie podróży unoszą płatki kwiatów. Co to jest? To wygląda jak taka, jak taki wzór na koszulce takiego plażowicza. Polskiego, typowego. Nie podoba mi się to. Okej, okay, zobaczmy tutaj. Ja wiem, że już wam obiecuję koniec. Dużo, dużo razy wam obiecałem ten koniec, ale... Kurczę... To jest gdzieś na klifach, nie? Tych doniosłych. Ale kurczę, no... Cały czas szukam kolejnych elementów i to szukanie mnie w miarę satysfakcjonuje nawet, więc stąd ta moja niechęć do przerwania tego. To jest na bank tu, wyżej, okej. Okay. Chodźmy sobie tutaj. To jest, nie powiem, że uzależniające, ale... A patrzcie, zupełnie co innego mi teraz, na co innego mi wskazuje teraz. No i dobra. Przewróciłem się, super. Jestem blisko. O, tam jest. Widzę. I to jest oko odkrywcy. Jakież cuda widziało. Fajne, to mi się akurat podoba. Znaczy to jest taka jeszcze opaska na oko przy okazji. Co w sumie nie czyni ze mnie dobrego łucznika, ale... Myślę, że jakoś to przebolejemy. Dobra, tam jest ostatni element rynsztunku, tylko jak się tam dostać teraz? Nie ostatni, on w ogóle nie jest ostatni. Ja przepraszam, już wam obiecałem, jeszcze 3 nam zostały, to może już te 3 faktycznie pociągnijmy w tym odcinku. To nie jest najdłuższy odcinek z szukania znajdziek, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Tak tylko jeszcze chcę naprostować, bo nie. Ale tu coś faktycznie jest i możemy się tym zająć. Dzień dobry koledzy, czy ja mogę z wami porozmawiać? Wy tutaj takie spokojne życie dosyć prowadzicie. Tak, mam rację, mogę sobie tutaj pobiegać dookoła? Nie będę wam przeszkadzał, obiecuję. Okej, okay, i tu coś jest faktycznie. Pomyliłem przyciski, ale to mi wybaczycie, mam nadzieję. No i co my tu mamy? Hełm na czaszce. Kapelusz. Kapelusz Yingasa łupieżców. Wojenne nakrycie głowy piechurów i łupieżców. Fajne. Ale nie będę go nosił. Jak zresztą w wielu innych przypadkach. Okej, okay, no i coś tu jeszcze jest coraz bliżej po prostu na tej plaży. Ta plaża jest obsypana znajdźkami. A ja nie odpuszczam. Nie odpuszczam. Zdobędę wszystkie elementy kosmetyczne. Się okaże zresztą i tak, że ostatni jest w fabule i tak. Jak znam życie. Jak znam tę grę. Tak będzie, zobaczycie. Ale chyba jesteśmy niedaleko. Czy ja tu kiedyś byłem? Chyba byłem. W pobliżu na pewno. Aha, on tu nie wejdzie, tak? Bo tu jest woda mokra, w sensie głęboka. Okej. Okay. Ale piękny widok. To zachodzące słońce. Coś wspaniałego. To jest gdzieś na morzu? Nie, to jest tu. Opaska Yamaneka. Opaska na oko należąca niegdyś do straszliwego kapitana łupieżców Yamaneka. Czy to nie jest... nie mieliśmy z nim questa związanego przypadkiem? No i ostatnie... Ostatni wiatr próżności... Prowadzi nas gdzieś tu. Zobaczmy sobie. No już coraz bliżej.
Już coraz bliżej. No i dobra. I tutaj będziemy mieli ostatni element. Gdzieś. Wow. To mnie gdzieś tu prowadzi w wodę? Przepraszam bardzo. Chyba tak. Żebym się tu rzucił, no to się rzucam. No i co tu jest? Złoty ptaku. A, to jest tu, na tej skale. Mam rację? Tylko jak się tutaj dostać? Na pewno jest jakieś miejsce, gdzie mogę się wspiąć. Więc sobie popływamy dookoła i zaraz sprawdzimy. Fajna ta zatoka, pomijając fakt, że jestem centralnie na otwartym morzu. Chociaż dobra, może ten wiatr mnie prowadzi gdzieś... On mnie tam wcale nie prowadził. Kurczę blade. Jeszcze raz. Szybka podróż tutaj, ja się na koniu dostanę tam, gdzie chcę. Okrążymy przecież te skały, nie będę tam... Jak idiota po prostu skakał. Już tak zeskoczyłem, ale już tam szanić to. Tędy. To w ogóle jest... Tu w ogóle trzeba okrążać to z tej strony, ja się tutaj przetransportuję. Halo? Czemu nie mogę tutaj dać szybkiej podróży? Przepraszam bardzo. Nigdzie nie mogę dać szybkiej podróży teraz. Bo są Mongołowie w pobliżu. Zniknę im z pola widzenia. No. I teraz to ma w miarę większy sens. Ja się tutaj wespnę. Tylko sobie zagram, żeby mi tu nie... I wiatr próżności poproszę. No właśnie. Dobra. Do góry. Teraz tędy. Będziemy mieli... Nie tędy. A w sumie tędy też można chyba. Tak. Okej. No i jesteśmy na dobrej drodze. Takie mam wrażenie. A gdzie tam na dobrej? W ogóle nie tu. Ja nie wiem, jak się tam dostać. To jest tam na tych... A, dobra, ja wiem. To jest tak. Ja zaraz wszystko powiem. Tutaj. Ja sobie przejdę tędy. Dołem, w sensie. Do tej zatoczki. I znowu muszę iść. Tam, gdzie wcześniej szedłem po zapiski. To idę teraz tutaj, w to samo miejsce, żeby zdobyć ten... Tadayoriego... Nie Tadayoriego, Boże. Żeby zdobyć ten rynsztunek kosmetyczny ostatni. Tak, mam rację? Jak się okaże, że to nie tutaj, to normalnie się wścieknę. Ale to raczej tutaj. Chociaż kurczę, już nie wiem, już mnie ta gra zaskakuje. Ale dobra. Super, już się bałem, że się nie złapię, bo tak zniknęła mi ikonka na chwilę. Ło, nie, no, Jean, zawiodłeś mnie, stary. Na chwilę się na godzinę popatrzyłem i ty już mi takie numery odstawiasz. Jeszcze raz. Co to miało być? Jeszcze raz się wspinamy. Ludzie, o, kotek za mną biegnie. To nie jest dobre miejsce dla kotka. Dobra, ale ja nie tu miałem iść. Miałem iść tam. Kurde. Prawie spłonąłem przy okazji.
Teraz się złap. Chłopie, złap się. No. To teraz na spokojnie, żebym ja tu znowu nie zleciał. No. Teraz jest dobrze. I uwaga. No, matko, to mnie tak stresuje. Jeszcze raz. Trzeba będzie... A, teraz tutaj. Tej liny to prawie nie widziałem w tej ciemności. Tu jesteśmy blisko. Trzeba i tak okrążyć to miejsce. Super. Tu będzie jakiś filar honoru na bank. Tu mnie wiatr prowadzi. No i miejmy nadzieję, że to jest to miejsce, bo po prostu nie wiem, co zrobię, jak się okaże, że tutaj nic nie ma. O, tutaj mogę coś zagrać dla kotków? Nie muszę. I mamy piękny wschód słońca, jako taką klamrę kompozycyjną naszych poszukiwań. Grymas Nekomy, ktokolwiek widzi tę maskę, wie, że zbudził tygrysa. I to jest kocia opaska. Ale dobra, nie zakładam jej. Mam wszystkie elementy rynsztunku kosmetycznego. I praktycznie mam wszystko związane z aktywnościami poza pomocną dłonią. Dlatego będę dalej szukał. No po prostu. I będziemy się zastanawiać, co dalej. Okej, w tym odcinku to by było na tyle. Już i tak jest bardzo długi. W sumie to nawet się tam trochę działo, bo zrobiliśmy te misje ze zwykłej uprzejmości, czyli nie można powiedzieć, że misji nie ma. Zdobyliśmy aż 3 trofea, więc wow. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. No i wiadomo, napiszcie mi coś miłego w komentarzu, wspomóżcie kanał też łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się z Wami w odcinku 90. specjalnym, okrągłym. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.